Przez ostatnie dwa tygodnie w Centrum Kultury Scena to Dziwna trwały warsztaty integracyjne, których zwieńczenie nastąpiło w sobotę 12 lipca. Jak egoizm myszy zjadły, to nazwa warsztatów współfinansowanych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Wzięło w nich udział 20 dzieci oraz 20 dorosłych niepełnosprawnych ze stowarzyszenia Razem. Cykl warsztatów obejmował takie bloki tematyczne. Były to bloki czysto manualne, czyli ceramiczny, krawiecki oraz plastyczny, oraz takie rozwijające kreatywność i wyobraźnię poprzez działanie już takie stricte na scenie, czyli teatralne, warsztat realizacji dźwięku oraz warsztat medialny. Przez dwa tygodnie uczestnicy od podstaw przygotowywali przedstawienie, które opowiadało historię Króla Popiela. Druga część została napisana przez uczestników warsztatów i prezentowała współczesną wersję tej legendy. Tuż przed premierą widzom został zaprezentowany krótki film dokumentujący warsztaty. Wszyscy instruktorzy, którzy mieli do czynienia jakby z całą tą grupą, z całą tą 40, mają takie jedno przesłanie z ich wypowiedzi wynika, że to jest niesamowita integracja. Już w tym momencie jesteśmy na takim poziomie tej integracji między dziećmi a dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, że oni jakby się troszczą o siebie, komunikują swoje potrzeby, komunikują chęć nawet przytulenia, tak? Wspólnie się potrafią bawić, wspólnie potrafią rozważać pewne różne tematy, więc jakby myślę, że ten cel osiągnęliśmy w 100%, jak nie w 200. Pierwsze zajęcia były takie dosyć szokujące. Myślę, że to było nawet do przewidzenia, no bo to było pierwsze spotkanie dzieciaków z osobami niepełnosprawnymi. Nasi niepełnosprawni ze Stowarzyszenia Razem mieli możliwość już i okazję przeprowadzania takich warsztatów, więc dla nich to już byli na to przygotowani. Natomiast dzieci nie do końca, ale naprawdę po pierwszych zajęciach już widziałam, że jest naprawdę niesamowity potencjał do tego, żeby ta integracja zaistniała. Przedstawienie Jak egoizm myszy zjadły nie był tylko jednorazowym wystąpieniem. Grupa będzie miała jeszcze szansę zaprezentowania go szerszej publiczności. Projekt obejmuje nie tylko te dwa tygodnie, ale kończy się on w październiku. We wrześniu i w październiku pójdziemy do szkół gnieźnieńskich z tymi warsztatami i też będziemy jakby promować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży.